Zmagania, przy krzyżu, że nie ma tego pokoju, jej syna, że nie ma Jezusa tej radości. Chrystusa. No nie ma, nie ma. Ale w krzyżu ludzie nie czynią tego pokoju. Ludzie jest przecież nienawidzą. Ludzie nasza jedyna nadzieja. Na siebie, mordują siebie. W krzyżu jest nasze nie zwycięstwo. Nie ma tej radości. W krzyżu jest nasza moc. I tego wam, drodzy siostry i bracia, życzymy jako trwałe owoce obecności Matki Najświętszej przez tyle miesięcy i tygodni w waszej ojczyźnie. Szczęść Boże. Linia jest Mysia. Swoje słowo skieruje do nas ojciec Ryszard Bortkiewicz, który reprezentuje generała Ojców Paulinów. Następnie głos zabierze burmistrz Łowicza, pan Krzysztof Kaliński. W swym duchowym testamencie prymas Wyszyński prosił: ktoś musi nad dziełem maryjnym w Polsce czuwać. Trzeba czuwać, czuwać może tylko aby ten, błogosławioną zwały ją wszystkie Jehowa, narody. Przecież nie święci. To w ogromnej mierze zależy od Polski. Nie, no, ci, którzy to wymyślili, tu w Polsce no to jest ich sprawa. Rozpoczyna jest się walka o cały Kościół proszę, powszechny. Ze średniowieczem się trzeba, nie narzucać. Aby ktoś dalej nad tym czuwał. Najczcigodniejsi księża arcybiskupi i biskupi, czcigodny księże biskupie Andrzeju, pasterzu diecezji łowickiej, czcigodni kapłani, siostry i bracia zakonni, osoby życia konsekrowanego, seminarzyści, drodzy wierni diecezji łowickiej. Razem dziękujemy za dar Maryi Pani Jasnogórskiej, która z kustoszami obrazu, ojcem Krzysztofem i ojcem Stanisławem, nawiedzała wasze kościoły na pięknej ziemi łowickiej. Dziś Bogu dziękujemy, że możemy wypełniać ten duchowy testament prymasa tysiąclecia, że mogliśmy i wciąż możemy podążać maryjną, sprawdzoną drogą Kościoła. W tym roku mija 60 lat tego duchowego dzieła peregrynacji obrazu Matki Bożej Królowej Polski, która przemierza już po raz drugi polskie parafie. Przemierza dla realizacji maryjnego programu ślubów jasnogórskich i oddania w niewolę miłości za wolność Kościoła Chrystusowego. Dziś też wspólnie z wami w imieniu ojca generała paulińskiego zakonu i wszystkich Paulinów, którzy wam posługiwali, dziękuję za miłość, jaką okazaliście Bożej Matce. Widzimy wyraźnie, że w ślad za nawiedzeniem idą wielkie łaski, a przede wszystkim nieprzerwana fala modlitwy, która Polsce, diecezji łowickiej i wszystkim nam, wszystkim rodzinom naszym jest bardzo potrzebna. Wierzymy głęboko w moc modlitwy. Ona nas jednoczy i dodaje skrzydeł nadziei, umacnia nas, pokrzepia, czyni odpornymi na zło, uczy miłować Boga i naród i sprawia, że pogłębiamy się w swej wierności Bogu, krzyżowi, Ewangelii i pasterzom. Umierający papież Pius XII, mocno ściskając prymasa Wyszyńskiego za rękę, mówił: Polska przetrwa, bo Polska się modli. Polska ma wierzące matki i ojców i ma swoją Panią na Jasnej Górze. Bracia i siostry, w roku 300-lecia koronacji cudownego wizerunku Królowej Polski z Jasnej Góry
uświadamiamy sobie jeszcze mocniej królowanie Maryi w naszej Ojczyźnie. Mamy tak liczne dowody jej opieki i pomocy w czasie nawiedzenia waszych parafii. W imieniu kustoszów świętego wizerunku nawiedzenia dziękujemy wszystkim. Nawiedzenie się nie kończy. Maryja bowiem pragnie nas mieć jako swoich pomocników i ambasadorów niosących światło Ewangelii wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, ból i zwątpienie. Maryjo, poddajemy się Tobie do dyspozycji, abyś tak nas wychowywała i formowała, abyśmy się stali Twoją żywą koroną wyniesienia i chwały. Prosimy, aby przeżywany jubileusz 300-lecia koronacji Twojego jasnogórskiego wizerunku pozostawił w nas trwałe owoce przemienionych serc. Nas w prymasowskim Łowiczu przez wiele wieków nauczyli swoim przykładem arcybiskupi, prymasi Polski, wiary, szczerej modlitwy, poświęcenia dla ojczyzny i miłości do Panny Najświętszej. Dziękujemy Ci, Matko Boża, że byłaś razem z nami, nawiedzając naszą diecezję łowicką, parafię, miasta, nasz Łowicz z miłosiernym pelikanem w herbie i nasze wioski. Dziękujemy Ci, Pani Jasnogórska, że mogliśmy spotkać się z Tobą, mogliśmy spojrzeć w Twoje święte Matczyne, pełne miłości oblicze. Dziękujemy Ci, Królowo Polski, że swoją obecnością w cudownym obrazie przyniosłaś nam radość i nadzieję, wzbogaciłaś wiarę, wysłuchałaś prośby i zanoszone modlitwy, poznając nasze troski i niepokoje. Dziękujemy Ci, Boga Rodzico, że przyjęłaś nas wszystkich, bez wyjątku, niezależnie od stanu, pełnionych funkcji i obowiązków. Dziękujemy Ci, Czarna Madonno, że corocznie z Łowicza od 362 lat możemy do Ciebie pielgrzymować w pierwszej pielgrzymce, modląc się i śpiewając u stóp Twojego jasnogórskiego sanktuarium. Pani Częstochowska, bądźże od nas pozdrowiona z łowickiego księstwa. Maryjo, miej nas w swojej opiece. Prosimy teraz o dobre słowo księdza biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę, biskupa łowickiego. Przed księdzem biskupem pożegna Matkę Bożą rodzina. Matko Boża, Matko nasza, Królowo rodzin, dziękujemy za Twoje pielgrzymowanie po naszej diecezji. Dziękujemy, że nawiedziłaś wszystkie wspólnoty parafialne i dzięki temu tak wiele rodzin z naszej diecezji mogło stanąć przed Twoim obliczem, oddać Ci hołd, podziękować za Twoją opiekę i zawierzyć swoją przyszłość. Matko, gdy nastała pełnia czasu, dzięki Tobie przyszło na świat w Jezusie Chrystusie życie Boże.
Ono przyszło na świat w rodzinie i napełniło rodzinę ludzką łaską świętości. Wędrowałaś po naszej diecezji od parafii do parafii i spotkałaś nasze rodziny. Aby przypomnieć tę prawdę i aby łaska świętości, łaska życia Bożego na nowo napełniła każdy dom. Dziękujemy Ci za Twoje pełne łaski Bożej nawiedzenie i obiecujemy strzec daru życia Bożego w naszych rodzinach, w naszym pokoleniu i przekazać tę zasadę życia w wierze, nadziei i miłości naszym dzieciom i wnukom. Ufamy, że kiedy przybędziesz do nas w następnym nawiedzeniu za kilkadziesiąt lat, spotkasz rodziny, które będą kościołem Twojego Syna jeszcze piękniejszym i gorliwszym niż my dzisiaj. Bądź pozdrowiona, Maryjo, która wiernie nad nami czuwasz. Bądź błogosławiona w naszym teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen. Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, biskup łowicki. Nad naszym świętym zgromadzeniem góruje krzyż, znak paschalnej śmierci Jezusa Chrystusa, pod którym stoi Jego Matka. Ale centrum naszego zgromadzenia był ołtarz, gdzie dokonała się bezkrwawa ofiara Jezusa Chrystusa, gdzie stanął chleb pielgrzymów, który ma być dla nas zadatkiem życia na ziemi i w niebie. To ten Jezus, który stanął na ołtarzu, razem z Maryją był dzisiaj wielbiony. Chcieliśmy oddać chwałę Bogu i tego uczy nas Maryja. Za to dziękujemy jej szczególnie w całym pielgrzymim trudzie po naszej diecezji. Dziękuję Wam wszystkim, moi drodzy, i zechciejcie wszyscy bez wyjątku nazwać się pielgrzymami. Jako pielgrzymi dziękujemy sobie wzajemnie, nie wyróżniając się żadnymi funkcjami, tytułami czy powołaniami. Bądźmy pielgrzymami. Dziękuję za każdy przyniesiony różaniec z parafii, za każdy feretron i chorągiew, za każdy sztandar, za każdy przywdziany strój regionu, bo to wszystko jest darem ku naszemu pielgrzymowaniu. Niech arcybiskup Henryk Hozer, biskup warszawsko-praski, przyjmie od nas cudowną ikonę, o którą od tylu wieków troszczą się Paulini. Oddamy ją z wdzięcznością za czas jej pielgrzymowania po naszej łowickiej diecezji. Pamiętając, że wiara na naszych ziemiach to choćby opactwo benedyktyno z X wieku, czy wspomniany Inowłódz. Te fundamenty niech będą w Maryi nadzieją ku przyszłości. Nadzieją, która opiera się na krzyżu i na pełnym nadziei wskazaniu Jezusa. Oto Matka Twoja, oto Matka moja, oto Matka nasza, oto Matka naszej diecezji i naszej Ojczyzny. Niech to dziękczynienie pielgrzymiem wybrzmi w sercu każdego z nas i stanie się umocnieniem ku wierze, nadziei i miłości.
krótkie ogłoszenia księdza kanonika Roberta Kwatka, proboszcza parafii katedralnej. Nasza parafia została zaszczycona, wyróżniona tą możliwością przygotowania uroczystości wieńczącej nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej diecezji. Zostaliśmy też dzisiaj przepięknie obdarowani modlitwą wszystkich zebranych księży arcybiskupów i biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych, zakonników i całego zgromadzonego ludu Bożego. Czujemy się naprawdę ubogaceni i obdarowani tak wspaniałym darem modlitw. Chciałbym w imieniu całej parafii katedralnej w Łowiczu złożyć serdeczne podziękowanie za ten dar. Chciałbym równocześnie podziękować wszystkim, jak już to wspomniał ksiądz biskup, przygotowującym tę uroczystość. Dziękujemy za każdy dar, dziękujemy za każdą pomoc, dziękujemy za dobre serce wszystkim dobroczyńcom. Ponieważ trudno jest wyrazić słowami wielką radość i chcemy, żeby ona trwała jak najdłużej, po zakończeniu uroczystości serdecznie zapraszamy, abyśmy pozostali w tym miejscu i uczestniczyli w dalszej części naszej modlitwy, naszego uwielbienia Pana Boga w spotkaniu i w koncercie ewangelizacyjnym. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim i wszystkich na dalszą część zapraszamy. Powoli dobiega końca uroczystość, ale jej kończącym akcentem jest akt zawierzenia, którego dokona pasterz naszej diecezji, ksiądz biskup Andrzej Franciszek Dziuba, stając przed obliczem Czarnej Madonny, Królowej Polski, Matki Boga i naszej Matki. W tym czasie przygotujemy przejście, to przed ołtarzem. Te dwie białe linie wyznaczają trasę od tronu do samochodu kaplicy. Bardzo proszę, aby powoli wszystkie panie i panowie w strojach ludowych ustanowili się wzdłuż linii białej. Oni z przodu stoją, my wszyscy z tyłu. Prosimy wszystkie osoby w strojach, aby po jednej i drugiej stronie zrobiły przejście kolorowe dla Matki Bożej. Bądź pozdrowiona, bądź błogosławiona Maryjo. Postąpił na Ciebie Duch Święty i osłonił Cię obłok mocy Najwyższego. I tak stała się służebnicą Pana, najpiękniejszym owocem ziemi i pełnym wdzięku uwielbieniem Boga. Bądź pozdrowiona, bądź błogosławiona, bo uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana, których słuchałaś, które rozważałaś i wiernie zachowywałaś w swoim sercu. Bądź pozdrowiona, bądź błogosławiona, bo spadające z nieba na Ciebie niby deszcz i ulewa słowa Boże uczyniły Cię tak żyzną glebą, że wydałaś plon życia po stokroć stokrotny. Bądź pozdrowiona, bądź błogosławiona, bo powiedziałaś: uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój Wam powie. I sama dałaś świadectwo posłuszeństwa i wierności, wypełniając wypowiedziane do Ciebie z krzyża słowa Jezusa: oto Syn Twój. I tak oto Ty, niepokalana Bogu Rodzico Maryjo, której wielkie rzeczy uczynił Wszechmocny, stałaś się Matką naszą. Bądź zatem pozdrowiona, bądź błogosławiona Maryjo, Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa i Matko nasza. Na mocy wypowiedzianych z krzyża do ucznia słów Twojego Syna: oto Matka Twoja, uznajemy Ciebie, Maryjo, za naszą Matkę. Jest dla nas rządzeniem opatrzności spełniające się w roku 25-lecia powstania diecezji łowickiej Twoje, Matko, nawiedzenie w naszych parafiach w jasnogórskim wizerunku
przez które mogliśmy wziąć Ciebie do siebie. Jezus to powiedział wyraźnie, waszym ojcem jest diabeł, wypełniając zatem słowa Jezusa, oto on był kłamcą, mężobójcą, wprawdzie nie wytrwał, jest najszczerzej, jak umieliśmy, no i teraz trzeba przejrzeć ten kult kobiety. Wzięliśmy Ciebie, Maryjo, do naszej diecezji, jak on się kształtował od wieku IV, no bo przecież nie było go nawet jeszcze w III do wieku, IV, dopiero do naszych serc. W VI wieku, 531 rok. Uczyniliśmy to z wdzięcznością i radością, królowa nieba, wierząc i ufając, to było, jak to weszło, że dla nas Pan Bóg uczynił to, co uczynił dla Ciebie i za zgromadzonych przy Tobie uczniów Jezusa, gdy w wieczernik ustąpił na nich Duch Święty, aby odnowić oblicze ziemi. My także, za Twoją przyczyną, Maryjo, Matko nasza, oczekujemy mocy z wysoka. Wobec nasilających się różnorodnych zagrożeń mamy świadomość, że nie potrafimy w pełni wypowiedzieć i wyrazić naszym życiem tej prawdy, że jesteśmy uczniami Jezusa. W Tobie zaś, Maryjo, Matko, znajdujemy doskonały wzór i najpiękniejszy przykład życia w komunii z Twoim Synem. Zawierzamy się Tobie, Maryjo, bo w Twojej obecności tak trudne do wypełnienia słowa przykazania będziesz miłował, stają się pełnym nadziei, serdecznym zapewnieniem, że możemy żyć miłością Twego Syna. Wzorem wielkich i świętych Polaków, poddając się, Matko, pod Twoją obronę i przemożną opiekę, wzywając wstawiennictwa patronów naszej diecezji, świętej Wiktorii i błogosławionego ojca Honorata, z wiarą i ufnością powtarzamy wypowiedziane przez świętego Jana Pawła II, który był cały Twój, słowa modlitwy do Boga Ojca. Niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. Brawa dla księży biskupów, arcybiskupów, teraz brawa dla Maryi. Teraz nastąpi uroczyste błogosławieństwo i po błogosławieństwie obrzędy przekazania obrazu Matki Bożej delegacji z parafii, z diecezji. No niestety Jezus Chrystus w ogóle, jeśli chodzi o samego Jezusa, miał życie bardzo ciężkie. Pan z nami. Bo nawet nie mieli gdzie spać. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Spójrzmy na Maryję, gdziekolwiek jesteśmy. Spójrzmy tak jak wtedy, gdy była w naszej parafii. Spójrzmy jak patrzymy na nią na Jasnej Górze i śpiewajmy. Jestem przy Tobie, Panie, tam. Jestem przy Tobie.
Diecezja łowicka żegna ikonę nawiedzenia, ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, która przez ziemię łowicką nawiedzała wszystkich tych, którzy z gościnnością, bądź też czasem z niewiarą podchodzili, by ubogacić swoją wiarę, ubogacić swoją nadzieję, pogłębić to wszystko, co wyrasta i czym karmi się naród polski, karmi się nasza polska ziemia. Teraz spod krzyża ustawionego na Starym Rynku w Łowiczu ikona nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej udaje się do samochodu kaplicy, aby od 2 września rozpocząć czas nawiedzenia w diecezji warszawsko-praskiej. Z tego miejsca za wspólną modlitwę, za wspólne trwanie przy Matce Najświętszej dziękuję Ciec Benedykt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zakończyliśmy transmisję uroczystej mszy świętej, która kończy peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski w diecezji łowickiej. Mamy 25 minut po 14. Zapraszamy jeszcze na felieton Zaległy Myśląc Ojczyzna. Mówi Pan Profesor Marek Czachorowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie należy zbyt pośpiesznie, kolejny już raz, niejako zaliczyć Dzień Ojca. W naszej współczesności jest to uroczystość chyba najbardziej zaniedbana, a nawet traktowana we współczesnych mediach wręcz komediowo, z przymrużeniem oka. Jest to okazja, aby w dzień, tak zwany Dzień Taty, zakpić sobie z ojcostwa i zwłaszcza własnych ojców. W piątek od rana pojawiły się w mediach karykaturalne wizerunki ojcostwa i publiczne rozrachunki z własnymi ojcami, jakoby pierwszymi wrogami własnych dzieci. Wiele stuleci epoki nowożytnej usilnie pracowało na rzecz tej deprecjacji wizerunku ojca. Można przywołać wiele wypowiedzi na ten temat czołowych przedstawicieli filozofii nowożytnej. Na przykład dla Kartezjusza, uważanego za jej twórcę, relacja ojca z synem, ojca z dzieckiem jest przyjaźnią, czyli relacją najszlachetniejszą, opartą na życzliwości. Ale relacja ojca do matki jakoby musi być poniżej tego poziomu przyjaźni, czyli życzliwości. Jakoby musi być tylko używaniem jednej strony przez drugą. Kiedy przeglądamy wypowiedzi na ten temat innych klasyków filozofii nowożytnej, to mówią w tej sprawie tym samym głosem. Zgodnie uważają relację małżeńską za jakieś tylko używanie, eksploatację drugiej osoby. Ojcostwo jest zatem koniecznie związane z jakimś poniżeniem kobiety i małżeństwa. Można jednak szukać tej diagnozy nowożytnego i współczesnego myślenia w rozpowszechnionych i najbardziej popularnych podręcznikach szkolnych, uniwersyteckich, zakresu filozofii. Ale nawet współcześni polscy chrześcijanie chyba nie są zainteresowani zbyt mocno poszukiwaniem tych nowożytnych, filozoficznych sposobów myślenia o ojcostwie. Gdzie bowiem wykłada się etykę Karola Wojtyły, który tą sprawą był szczególnie zainteresowany? Może zatem mniemamy, że odbudowanie relacji w rodzinie, relacji także ojcostwa, dokona się spontanicznie, samo, bez głębszej filozoficznej analizy, czy też mocą samego przebudzenia religijnego. Mogą tak mniemać przedstawiciele wielu religii, ale chrześcijanie, czyli przedstawiciele religii w pierwszacunku dla ludzkiego rozumu, uważają, że łaska zakłada naturę. Nie ma zatem nawrócenia, przemiany duchowej, bez włączenia rozumu. Odbudowanie zachwianego dzisiaj wizerunku godności ludzkiego ojcostwa musi biegnąć poprzez poprawne zrozumienie sensu ludzkiego ojcostwa oraz przyczyn jego dewaluacji. Szkoda jednak, że wczorajszy dzień dla większości mediów nie był dobrą okazją, aby postarać się pogłębić rozumienie tego tematu. Jadąc samochodem, akurat włączyłem radiową trójkę. Ma ona nowego dyrektora z Młodej Polskiej Prawicy, a w jednej audycji
elokwentny redaktor przekonywał wszystkich słuchaczy, że nie ma różnicy pomiędzy miłością, miłością małżeńską, a tylko używaniem drugiej osoby. To jakoby to samo. Oczywiście prowadzący audycje, ludzie mediów, mogą się mylić w swoich tezach. Jednak w sprawach elementarnych, prostych, ale arcyważnych, nie mogą się mylić. Jeśli się tutaj mylą, to znaczy, że nie są kompetentni do zajmowania się mediami, czyli jak to powiedział kiedyś święty Jan Paweł II, budowanie mostów pomiędzy ludźmi. Życzę wszystkim dobrego wakacyjnego odpoczynku. Niech to będzie dobry czas na rozwój także naszego myślenia o ludzkim ojcowstwie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Było to słowo pana profesora Marka Czachorowskiego w felietonie Myśląc Ojczyzna. Jest godzina 14.30. Towarzyszy państwu Radio Maryja. Przed nami spotkanie z operą. Podalsze. Spotkania z operą.